Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie trochę inaczej, będziemy montować Bone IO w mojej rozdzielnicy. Mam przed sobą naprawdę duże wyzwanie, bo muszę wymienić trzy sterowniki wersji V01 na T2, które mam tutaj przed sobą. Powinno z łączek wystarczyć, także dzisiaj będzie sporo zabawy. Tu już się testuje wersja OSP. Generalnie, jak widzicie, mam tu bałagan. Dobra, bierzemy się więc do roboty i montujemy tych panów. No dobra, zaczynamy. Trochę już sobie tu przygotowałem. Przyniosłem chyba wszystkie obcinaczki, zaciskaczki i inne, powiedzmy, obieraczki do kabli, które mam w domu. Zobaczcie, jak to wygląda. Trochę już jest rozebrane. Mamy te trzy moduły, które trzeba zdjąć. Licznik trzeba przestawić, ten licznik trzeba przestawić. W sensie ten licznik trzeba przestawić. O, tu widzę, wyświetlacz zgasł na jednym. No i co? I tyle, zabierać się do roboty trzeba. No dobra. Drzwi chyba zdejmę, żeby nie przeszkadzały. To co? Gasimy całość. Mój UPS jest odłączony. Nie ma tutaj, jak widzicie, nie ma akumulatorów, bo testuję je właśnie. Jeszcze przydałoby się falowniki zgasić. Tu jest ten, widzę, się pali, to sobie go zgasimy. SolarEdge'a też, na wszelki wypadek, żeby tu nic nie wymyślił. No dzisiejsze wideo będzie trochę takie szarpane, trochę powiedzmy z ręki kręcone, ale mam nadzieję, że coś ciekawego z tego też się dowiecie. Dobra, odpalam już drugą kamerę. Zobaczymy, czy na niej coś będzie widać. No i co, kręcimy. Parę gratów już zdjętych i wygląda na to, że jest to na tyle dużo miejsca, że ten moduł powinien mi wejść bez demontażu tego licznika pomarańczowego, a konwerter RS481 na razie jeszcze go będę pewnie używał, chociaż zobaczymy. I tutaj wejdzie drugi moduł. Dobra, także nie jest tak źle. Może przełączymy się na szeroki kąt, to będzie lepiej widać. Zobaczcie, tu mam switcha, tak, który spina to wszystko w sieć tutaj wewnętrzną. I większość tego piętra, gdzie teraz są dwa moduły, mi się fajnie opróżni, także super. Dobra, lecimy dalej.
zobaczcie, te gniazda ARK są tak beznadziejne, że tutaj, mimo że są odkręcone, to jakoś się Ethernet tak podwadza pod te blaszki, że nie idzie za cholerę tego wyciągnąć. Dosłownie masakra. Także muszę większość pourywać, ale plan jest taki, że wpinam kostka w kostkę i spróbuję w tym samym miejscu po prostu powiesić drugi moduł, tak żeby jak najmniej inwazyjnie to poszło. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie finalnie. Te trzeba będzie skrócić, bo one pójdą tu. No zobaczymy zresztą. Dobra, lecimy dalej. Teraz zobaczcie, pierwsza trójka złączek zrobiona, idzie to jak krew z nosa, po prostu tak jakoś mega słabo. Natomiast tutaj powiedzmy mała porada, zapinajcie sobie te kostki zawsze tak samo kolorami, tak? U mnie zawsze niebieski to jest no, sygnał sterujący, tak? Czyli masa, czy tam VDD w tym przypadku, wcześniej u mnie to była masa. No a wszystkie pozostałe to już są kable sygnałowe z poszczególnych przełączników. W ten sposób no, nie pomylicie się i nie zapniecie gdzieś sobie tego wspólnego przewodu gdzieś po środku. Natomiast na dole już tutaj, no to już jest to rozszyte tak, żeby się zgadzało co do przełączników. No i dobra, pierwsze trzy przewody zrobione. Tutaj będzie łatwo, bo wejdą dokładnie w to samo miejsce. Teraz się zajmę tymi wysokonapięciowymi, tylko tu muszę ich chyba więcej wrzucić od razu, bo tu mamy... nie jest takie proste wszystko. Bo mi niestety tych przewodów pewnie braknie i będę musiał przedłużać, a to oznacza dotykanie tej części, której wolałbym uniknąć. Też tu widzicie, u mnie z tyłu jest trochę burdel, to wszystko na trytytki jest posplątywane, nie mam takich fajnych listew grzebieniowych tu niestety zamontowanych, więc wszystko opiera się o trytytki. No ale dobra, jest jak jest, trochę ulepszymy. Ale wszystkiego tym razem nie naprawimy jeszcze. Dobra, lecimy dalej. Pewien problem, bo muszę ten sterownik zastąpić tym. O, przykleiłem naklejki do góry nogami, widzę. Tylko że on ma wspólny port COM, a tu mam wszystkie takie na pojedynczych, znaczy każdy przekaźnik ma wejście i wyjście. A tu mamy jedno wejście i dwa wyjścia. A co za tym idzie? Robi mi się za dużo kabelków. To jeszcze nie problem. Natomiast musi to być popodpinane pod te same zabezpieczenia. Także muszę wrócić chyba do komputera i rozpoznać, co jest czym. Jeszcze na dodatek tutaj miałem takie zamienniki badziewne, jeśli chodzi o etykietki. Jeśli zobaczycie, wszystkie podklejały. Także też kicha, będzie trzeba to poprzemieniać. I wychodzi na to, że część kabli trzeba będzie zdemontować tu. To nie wróży niczego dobrego. Dobra. Dobra, muszę przemyśleć, jak to zrobić.
Dobra, uporałem się z RJ-kami, żeby je poprzepinać na nowe wtyczki. Super, wyszło. Generalnie te gniazda ARC, które tutaj miałem zamontowane, są po prostu beznadziejne. Te RJ-ki, zobaczcie, się podwodzały jakoś o te blaszki. Znaczy ten drucik od kabla Ethernetowego i za cholerę tego nie można było wyciągnąć. No dobra, także 2 godziny już tu walczę. I mam taki oto etap. Tu trochę zrobiłem też już tych gniazdek na górze, natomiast znaczy tych outputów, tych przekaźników na górze. Natomiast problem jest taki, no, że mówię, tutaj są cztery, znaczy wejście i wyjście dla każdego przekaźnika. Tu mamy wspólny kom i żeby to jakoś połączyć wspólnie, to. No to w końcu robię tak, że po prostu sobie przedmuchuję, że tak powiem, sprawdzam, gdzie tak naprawdę schodzą poszczególne obwody tutaj na zabezpieczenia, no żeby kom zapiąć na tym samym powiedzmy zabezpieczeniu, z którego powinno wychodzić, więc jest to trochę roboty, no ale cóż, no. Jeszcze chwila, tu już na górze uwolniłem, tu już zostały takie właśnie komy, które będą do likwidacji, ale to sobie na koniec je będę likwidował. No i teraz dół. Większość udało mi się zrobić, także faktycznie są dwa wyjścia na jeden kom, no ale niektórych nie byłem w stanie dopasować, tych dwóch, tak? Więc one są pojedynczo. Zobaczymy, czy mi starczy outputów, żeby to obsłużyć, no bo. Zastępuję trzy sterowniki dwoma. Te są co prawda trochę bardziej upakowane, ale no ale i tak jest to dość duża zmiana. No dobra, to lecimy dalej. Dobra, wszystkie pozdejmowane, zostały tylko te niepotrzebne komy podwojone z tego sterownika. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, ile tych kabelków jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To zaraz zdejmiemy sterownik i trzeba będzie te kabelki no, stąd wywalić, tak? W ogóle już ze 3 godziny przy tym siedzę i nawet jeszcze pierwszego sterownika nie zdjąłem, także zapowiada się bardzo długi dzień dzisiaj. Dobra, lecimy dalej. Dobra, wszystko odczepione. Ściągamy. Pierwszy sterownik. I jest V01.
01 idzie na półeczkę. Dobra, i zobaczmy, co my tu mamy. Wszystko na trytytkach, zobaczcie. Tak to właśnie powstało tutaj. I trzeba teraz te niepotrzebne kable stąd, przewody stąd zlikwidować i... No i zabieramy się za kolejne wtedy. Tu jest jeszcze drugie USB od tego falownika. Tu jest taki konwerter RS232 na USB zamontowany. No i co, zaraz zdemontuję te kabelki i lecimy dalej. Mamy godzinę 14 i drugi sterownik jest już gotowy do wyjęcia. O, ciach. No dobra, i zobaczcie. Trochę się przerzedziło w kabelkach. Został jeszcze jeden. I będziemy mieli spokój. W sumie tego też mogę na razie zdemontować, ale nie jest tak łatwo. Bo jest duży. No i bierzemy się za ostatni. No nic. Do roboty. Ostatni sterownik już odłączony, z tym poszło już szybko. Ten jest trochę śmieszny, bo skończył mi się filament w trakcie wydruku i obudowa jest dwukolorowa. Co mogę Wam tutaj doradzić po tym, jak się tu namęczyłem te kilka godzin z tym, żeby to wszystko rozpiąć? To tak, jak drukujecie sobie etykietki, to na takie małe kable, na takie małe przewody, róbcie chorągiewki, tak jak tutaj. Bo ja wcześniej próbowałem to zapinać owijając, no ale przekrój tego przewodu był za mały po prostu i z czasem się to wszystko rozklejało. Natomiast dało się je dalej wykorzystać, praktycznie wszystkie po prostu odkleiłem i przykleiłem jako chorągiewki. I co jeszcze mogę doradzić, to warto by było, żeby przewody, które idą fazowe, które idą od bezpieczników, żeby dać w innym kolorze, na przykład czerwone, te, które doprowadzają sygnał, a na przykład czarne czy brązowe, te, które idą stąd już na ZUGI. Bo mamy właśnie te złączki typu te potrójne, gdzie jest wspólna faza i dwa wyjścia przekaźnikowe, no to wtedy trudno rozróżnić, które jest tym komem faktycznie, tak? Kolorowe kable na pewno by trochę ułatwiły, więc jeżeli zakładacie taką instalację, to polecam z S-ów do Boneyo iść sobie właśnie jakimś jednym kolorem, a z Boneyo na ZUGI drugim kolorem. No dobra, to zdejmujemy tego. Trzeci i ostatni. No i co, ja trochę ten bałagan tu jeszcze posprzątam w kablach, bo widzę jeszcze tu jest trochę takiego burdelu, który przy okazji można
Można by tu było, chociaż i tak nie jest źle, zobaczcie tam za tym, za tymi S-ami to wszystko idzie całkiem nieźle spięte. Tutaj się dzieje magia większa, ale to będzie szło tu. No zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie. Dobra, na ten moment rozdzielnica wygląda tak i zabieram się za montaż nowych modułów. Jak się całość prezentuje już po zapinanymi kabelkami, wszystkimi od przekaźników. Jeszcze trochę mi zostało wolnego miejsca, także dobrze, bo jeszcze kilka rzeczy trzeba dopiąć. No i zobaczcie, zrobiło się dużo luźniej w rozdzielnicy. Już wrzuciłem też zasilacz, wrzuciłem też mój konwerter RS, z którego jeszcze pokorzystam, bo przez niego czytam wszystkie te liczniki i na razie mi się nie chce jeszcze kodu zmieniać, a chciałbym te dane dalej mieć, więc użyję tego, co po prostu mam. No, schludnie, w miarę ok. Teraz jeszcze zapiąć Ethernety. Jeszcze trochę muszę tych Ethernetów dorobić, bo nie wszystkie czujniki mam popodłączane. No dobra, to lecimy dalej z Ethernetami teraz.
dobra, wygląda na to, że skończyłem zabawę z kabelkami. Dość szybko poszło, nie wiem, ze 4-5 godzin. No, zrobiłem takie minimum, tak? Czyli przepiąłem tylko to, co już miałem pozapinane. Ale mówię, teraz to już praca z tymi złączkami, no to już jest czysta przyjemność. Tak, w ogóle bardzo dobrej jakości te złączki są, fajnie się zapina. W porównaniu do tego, co było, co miałem w wersji 01. Zobaczcie, tutaj to, a tu nie było nic zapięte. Ale generalnie, o, nie wiem, czy to widać, ale zobaczcie, jak są powyłamywane te złączki, szczególnie te niebieskie. Generalnie kiepskiej jakości to było. Dobra, czyli tak. Dwa bałnają przygotowane. Zobaczymy, czy wszystko zadziała. Sieć podłączona, zasilanie plus, minus, plus, minus. Plusy, minusy. Co tu jeszcze mamy? Dobra. PSU jest zapięte. Wszędzie niebieski jest jako pierwszy. Lepiej się upewnić dwa razy, niż później coś tam spalić, ale tutaj nie powinno się nic spalić. To mi zostało trochę tych kabli, które są do likwidacji, ale to sobie później już, jak wszystko ruszy, zlikwiduję. No i co, odpalamy. Dobra, liczniki działają. Teraz tu chyba była automatyka, o ile się nie mylę. Tak. Już rusza zasilacz. Także i bona ją zaraz ruszą. Tak to teraz wygląda. Zobaczcie, ile miejsca mi się zrobiło nowego w rozdzielnicy. Także bardzo mnie to cieszy, bo już było tak ciasno, że już nie było w ogóle miejsca, żeby coś wsadzić. Dobra, tam już sieć startuje. No, to fajnie. Jeszcze ten RS485 na USB stąd też wyleci docelowo, no bo one mają RS-a zaimplementowanego. Ale mówię, jeszcze póki co, jeszcze sobie tego użyję. Falownik możemy też wystartować. SolarEdge już też widzę, startuje. Zaraz, jak to jest? O, tak powinno być. Drugi falownik też można już wystartować. Niech coś tam generuje. No dobra, startujemy wszystkie obwody. Pompa ciepła też już startuje. Wydaje mi się, że wszystko zaczyna ruszać. Bo one nie są w ogóle skonfigurowane, więc zaraz będziemy je konfigurować. Home Assistant na razie nie działa i jeszcze go nie włączam. No dobra, no fajnie to wyszło, podoba mi się. Wszystko poodpalane, także idę do komputera i tam zacznie się prawdziwa robota, bo w zasadzie muszę całą konfigurację napisać od zera. Jeśli chodzi o to, co steruje czym, bo no raz, że mamy mniej sterowników, a dwa, że trochę inaczej to piki wyglądają, MQTT teraz, więc trochę więcej zabawy będę miał, no ale to też wam postaram się pokazać, jak to odpalić. Na razie mamy prąd, także pół biedy, już jakieś lampki zaczną działać, a jak skonfiguruję
sterowniki, to no to będziemy bawić się dalej. Dobra, co jeszcze mogę Wam powiedzieć tutaj po tych kilku godzinach? Były pytania, jakiej drukarki używam, to ja używam takiej, tak? Dymorino 5200 do etykiet. Co tam ciekawego jeszcze? O, przy okazji miałem okazję przetestować moją latarkę za 40 zł chińską na ogniwo 18650. Oryginalne ogniwa, te takie chińskie, no to tam starczyły chyba na godzinę i się wyłączyła. Teraz idzie na takich moich, ale też dość dużo energii zużywa. Natomiast tu mam drugą latarkę. Zobaczcie. Która się naprawdę świetnie sprawdziła. To jest taka chińska podróbka, czy tam chiński zamiennik latarki na akumulator Makity. Tutaj wrzuciłem akumulator 5 Ah. No to no po 5 godzinach dalej świeci tak samo jak na początku, tak? Więc fajnie działa. Można tam jakieś dwie moce tego zrobić i ogólnie naprawdę fajny sprzęt. Muszę ją zrecenzować, bo kosztowała tam, nie wiem, chyba ze 140 zł, a jest naprawdę mega. Tutaj nasze sterowniczki są. Dobra, no i tyle. Gasimy. O, ta jest fajna, bo ma magnes, tak? Także można było ją tu po prostu przyczepić na magnes. Tak to wygląda. Idziemy konfigurować.